Dlaczego umierający Chrystus był pogrążony w mroku i cieniu śmierci? Czy ciemność jest zła, jak powszechnie uważamy? Wiele współczesnych filmów czy książek ma w sobie fabułę opowiadającą walkę ciemności ze światłem. Czytając takie książki lub oglądając film, widzimy, jak ciemność walczy ze światłem, a światłość z ciemnością. Na początku ciemność przeważa, a światło szuka wszystkiego, by tę ciemność przemóc. Wiemy dobrze, że mamy i bohaterów o tym ciemnym charakterze, czy też o tym dobrym. Następuje walka. Czy ciemność jest zła? Czy światłość istnieje bez ciemności? To są takie pytania, na które sobie możemy zacząć odpowiadać. Drodzy, lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką. I tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Na świat przychodzi Chrystus, czyli światłość, która prowadzi ten lud, który chodzi w ciemności. Wiemy dobrze, że świat jest nie tylko miejscem świetlanym, idealnym, optymistycznym, ale przede wszystkim jest miejscem ponurym, gdzie jest pełno mroku. Możemy ten mrok utożsamiać z biedą, patologią, krzywdą, kłamstwem, a także i grzechem. Chrystus przyszedł po to, aby rozświetlić nasze życie, aby przemóc tę ciemność. Ale, drodzy, jest też w życiu tak, że samo uświadomienie sobie, że światłość istnieje, nic nie pomaga. Myślę, że bardziej trzeba sobie uświadomić swoją ciemność, by móc rozpocząć drogę, by światło Chrystusa prowadziło nas w tę dobrą ścieżkę. Pozostańcie z Bogiem.